Ten plan, tak jak wykazywaliśmy w programie sprzed około miesiąca, on będzie oddziaływał nie tylko na Izrael. To już wiadomo, że to jest coś ważnego, no bo Izrael jest takim, można powiedzieć, przedsionkiem do Europy, granicą między Europą a Azją, między islamem a cywilizacją europejską, ale będzie miał znaczenie dla przebudowy architektury całego Bliskiego Wschodu. Mówiliśmy, że prawdopodobnie będzie tam pomysł z przeniesienia centrum handlowego świata gdzieś w okolice tego starożytnego Babilonu, jak zapowiada Biblia, i zbudowania jakiejś strefy wolnego handlu czy jakiejś unii politycznej, coś na wzór Unii Europejskiej, że to jest nasze przypuszczenie, to nie jest jeszcze pewne. No zobaczymy, co objawi nam tu administracja Trumpa za kilka czy kilkanaście dni raczej. Myślę, że to gdzieś będzie pod koniec kwietnia. A jeśli centrum ekonomiczne całego świata ma się przenieść tam, jeśli ma powstać nowy twór geopolityczny, jakaś Unia Bliskowschodnia, a mówię, na to mi to wygląda, no to już nawet jak ktoś nie docenia roli Izraela w tym planie Boga dla świata, czy objawionym w Biblii, no to już z tego faktu wie, że to, co się teraz tam wydarzyło i wydarzy w Izraelu, będzie na wszystkie kraje świata oddziaływać w sposób bezpośredni. No, a drugi poziom to jest ten. Apokalipsa to nie fikcja. Jezus dzisiaj jest czas łaski, czyli Jezus każdemu indywidualnie oferuje zbawienie. Powiedział, że oto stoję u drzwi i kołaczę, u twoich drzwi. Jeśli kto posłyszy jego głos, Jezus wejdzie i zaprosi go do siebie, Jezus wejdzie i będzie z nim. Rozumiecie, że to już nie jest tylko, że gdzieś, słuchajcie, jak chcecie, to idźcie w tamtą albo w tamtą stronę. Nie, Jezus jest już u twoich drzwi. Nie? Ale to się za chwilę może skończyć, bo wchodzimy w okres naprawdę takich wypełniania się coraz większej ilości proroctw mesjańskich, tych już powrotu Chrystusa. Czy to można połączyć z tym, o czym Biblia mówi, że przyjdzie Antychryst i może ci Żydzi wezmą go za Mesjasza? Oczywiście, ja wierzę w to, bo wszystko jest gotowe tam na mocny człowiek, który ma charyzmę i wszystko, i religijna charyzma też. Wszystko czeka tam na taki ktoś, który umie fajnie mówić i wszędzie widać ten plakat, Baruch Haba, Melech HaMashiach, zachętają, Masjasz. Czyli co to znaczy w języku polskim? Że witamy Król Mesjasz. Król Mesjasz. To wszystkie to widać, te plakaty i nawet mówią i idą od drzwi do drzwi. U nas już byli teraz ten ostatnie chyba pół rok, byli 3 razy ortodoksi misjonarze, można mówić, i chcieli przyjść i dać coś i mówić. To bardzo chcą to i czekają, i jest ten wakum, który czeka, że odwrócisz wentyli, wszystko ciągnie, tak? I tak jak troszeczkę w czasu Jezusa, ludzie czekali na taki Mesjasz. God is very, very accurate. Bóg jest niezwykle dokładny. And so we can see in the life of Jesus that God the Father is accurate. Co widzimy w życiu Jezusa, że Bóg Ojciec jest bardzo dokładny. We see that everything concerning Christ's birth, widzimy, że wszystko, co odnosi się do narodzin Jezusa, his incarnation, jego wcielenia, was in the plan of God. Jest częścią planu Boga. Nothing was a mistake. Nie ma tam żadnego błędu. Or luck. Ani nic nie jest kwestią przypadku czy szczęścia. Jesus is the promised Messiah that fulfilled the prophecy. Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który wypełnił proroctwa. Not only partially. Nie tylko częściowo. But wholly. Ale w całości, całkowicie. As no one else could ever do. Jak nikt nigdy. Thank you very much.